Jeśli to jest prawda o Biblii jako tekście, to to jest daleko większa prawda o tej pierwszej księdze Słowa Bożego, jaką jest człowiek. To nic bardziej o tym nie przekonuje, jak ten rodowód Jezusa. On jest pełen osób bardzo, ale to bardzo niedoskonałych. To nie jest łatwa historia do czytania, historia, która się kryje za tymi ludźmi, nie? Można by po kolei mówić, nie o to teraz idzie, ale dlaczego rodowód Jezusa idzie przez Judę, a nie przez Józefa? Kiedy akurat z synów Izraela Józef jest tą postacią najpiękniejszą. Nawet możemy powiedzieć, że Józef jest figurą Jezusa. Jak mało kto sprzedany przez braci do Egiptu, cierpiący niesprawiedliwie, ale z tego cierpienia, właściwie z tego cierpienia, ratujący ich od śmierci, przebaczający. Czytamy historię Józefa, mamy przed sobą twarz Jezusa. Józef nie jest przodkiem Jezusa. Jest Juda. Juda, który sprzedał swojego brata do niewoli. Juda, który potem, jak tu słyszymy, jest owszem, jest ojcem następnego w tym rodowodzie, Faresa, ale w ten sposób, że został oszukany w ogóle do tej relacji, do tego współżycia przez Tamar. Zwiedziony przez nią, nie chciał tego dziecka. Bóg pisze po bardzo krzywych liniach, pisze prostą historię, ale po bardzo krzywych ludzkich liniach. Ta historia jest chropowata, ta historia jest strasznie niedoskonała.